Małgorzata Rozenek-Majdan cieszy się, że niedługo spełni się jej oraz Radka wielkie marzenie, zostaną rodzicami. Jednak jest coś, co spędza jej sen z powieki, nie wie do końca, jak sobie z tym problemem poradzić. Piątek, 10 stycznia. Małgorzata Rozenek-Majdan, 42 l. Jej mąż Radosław Majdan, 47 l. Spacerują warszawskimi ulicami. Reklama cały czas trzymają się za ręce. W pewnym momencie były sportowiec kradnie żonie całusa. Tego samego dnia Gosia wrzuca też na Instagram prywatne zdjęcie z mężem w domowym zaciszu. Wciąż nie mogę uwierzyć w nasze szczęście, pisze pod fotografią. Ten moment, kiedy po raz pierwszy czujesz ruchy swojego długo oczekiwanego dziecka, dodaje. Pierwsze ruchy dziecka oznaczają że właśnie rozpoczęła się druga połowa ciąży celebrytki, lecz ona ani na chwilę nie zwalnia tempa. Oprócz programu Projekt Lady, który prowadzi, jest też zaangażowana między innymi w akcję propagującą metodę zapłodnienia in vitro. W sobotę 11 stycznia brała udział w nagraniu dokumentu na ten temat. A już następnego dnia z mężem i synami, Stanisławem, 13 l. i Tadeuszem, 9 l stawiła się w sztabie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, by wesprzeć, zbiórkę. Tyle spraw do ogarnięcia, nowe projekty. Dobrze, że baterie naładowane na Maxa napisała pod innym zdjęciem. Czytaj więcej na kolejnej stronie.